Oficjalna gra rozgrywająca się w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Czy to brzmi dumnie? Niekoniecznie, zwłaszcza jeśli głównym zamiarem twórców jest wyciągnięcie z graczy kasy. A szkoda, bo Star Wars Rebels to całkiem interesująca produkcja. Trudno dziwić się głosom mówiącym, że mikropłatności to przekleństwo wielu gier mobilnych. Kolejny kamyczek do ogródka dorzuca produkcja Disneya, która już po chwili odkrywa swoje prawdziwe oblicze. Gracz dostaje bowiem do dyspozycji zaledwie 5 z 34 dostępnych w grze poziomów. Resztę musimy sobie po prostu dokupić. Nie ma tutaj możliwości wymiany wirtualnej waluty, czyli hope, na nowe poziomy. Zamiast tego twórcy życzą sobie ponad 20 zł za dalszy dostęp do rozgrywki. To nie koniec atrakcji, jakie przewidzieli twórcy. W grze znajdziemy kilkanaście postaci znanych z filmów rozgrywających się w uniwersum sagi George'a Lucasa, ale za kilka najlepszych i najciekawszych rzecz jasna musimy sobie zapłacić. A szkoda, bo Star Wars Rebels to naprawdę przyjemna i rozbudowana zręcznościówka. Ponad 30 etapów jest wypełnione strzelaninami, walkami z bossami i sekwencjami zręcznościowymi, które mogą zagwarantować, że nudy tutaj nie uświadczymy. Martwi natomiast stan techniczny tej produkcji, zwłaszcza jeśli chodzi o oprawę wizualną. Z ekranu momentami bije paskudna pikseloza. Na pierwszy rzut oka widać, że twórcy tej produkcji niezbyt opanowali skalowanie tekstur. Denerwujące jest również złe ułożenie interfejsu. Przyciski poukrywano pod ekranami, przez co nieraz frustrujemy się, nie mogąc znaleźć odpowiedniego przycisku. Cóż z tego, że Star Wars Rebels to całkiem przyjemna platformówka, skoro pod przykrywką darmowej produkcji kryje się tytuł, który finalnie i tak okazuje się być w pełni płatny? Szkoda, że takie niecne praktyki nadal mają miejsce, bo twórcom udało się w sposób koncertowy zarżnąć całkiem ciekawy, choć równie mocno niedopracowany tytuł.